zdrowia i wesołych świąt. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dziwne czasy, w dziwnych czasach żyjemy, dużo się dzieje, koronawirus, no, ale wszystko wygląda na to, że powoli jakoś tak się stabilizuje, no idzie w kierunku uspokojenia, a listopad 2020 nadchodzi, no i teraz jest duża sprawa, kto będzie kandydował na wiceprezydenta. To znaczy w Ameryce kandydat na prezydenta sam sobie znajduje wiceprezydenta. No i w tym roku wygląda na to, że będzie wiceprezydentka, będzie kandydatka. Kiedyś, no to kombinowali w Ameryce, że prezydent miał być z jednej partii, a wiceprezydent miał być z drugiej partii. No idea, czy teoria miała być taka, że reprezentowaliby cały kraj, czyli prezydent i wiceprezydent reprezentowaliby partię rządzącą, wybraną, no a wiceprezydent by reprezentował partię opozycyjną. No nie za bardzo to ma sens, no ale w tym czasie tak sobie kombinowali. Joe Biden. No Joe Biden, no to jest ten człowiek, który w biznesie polityki już jest ponad 45 lat, sam ma 77 lat, także jest dinozaurem politycznym. Jego syn, no narkoman, babiarz, dzieci ma tam, teraz go ścigają za alimenty z jakimiś tam prostytutkami, nieprostytutkami. Miał 50 tysięcy dolarów pensji z ukraińskiej firmy. No wszystko od niego się to zaczęło, w zasadzie to ściganie Donalda Trumpa. No to właśnie się ścigało te wszystkie Russian connection, ukraińskie connection i tak dalej. No to właśnie jest syn tego człowieka, który startuje na prezydenta. No on był wiceprezydentem za czerwonego Obamy 8 lat, także ma jakieś tam doświadczenie. No walczył z Bernie Sandersem, z drugim staruszkiem, który ma 78 lat, no i wywalczył. Sanders się wycofał, socjalista, komunista. No większość ludzi, między innymi ja, wiedziałem, że to Ameryka wariuje, ale nie do tego stopnia zwariowała, żeby wystawić czystego komunistę, socjalistę. No mam parę filmików o Sandersie, także pooglądajcie. No i w jednych z tych dyskusji, dialogów czy rozmów na wizji, Joe Biden powiedział, że kobieta będzie wybrana przez niego jako wiceprezydentka. No problem jest taki, ta kobieta będzie na pewno młodsza, ta kobieta będzie na pewno silniejsza, ta kobieta będzie mądrzejsza, ta kobieta będzie szybsza, zdrowsza, no i bardziej elokwentna, tak, także w zasadzie no ale to tylko nie kobieta, każdy, nawet facet byłby wszystko to, co właśnie teraz powiedziałem. To była wielka wiadomość w czasie tej demokratycznej debaty na CNN. No i wszyscy słuchali tego. Ta walka z Sandersem, no to eliminacja, Sanders odszedł, no ale teraz Biden musi troszeczkę jeszcze się dogadać, czy powiedzmy coś zrobić, żeby ci ludzie, którzy mieli głosować na socjalistę, zagłosują na niego. No Biden wie, jak to być wiceprezydentem, tak? Także w zasadzie, jeżeli on by był trzeci raz wiceprezydentem, no to ta kobieta byłaby na górze, no i by rządziła. Także może szuka tej samej roboty, co robił przez parę lat. Hillary Clinton, no to byłaby ciekawa propozycja na wiceprezydentkę, dlatego, że to byłyby taki
boks, można powiedzieć, zawody pomiędzy Clintonem a Trumpem po tym, co w 2016 jednak ludzie wybrali Trumpa. No już było coś takiego, tam faceci prezydenci wybierali kobiety. W 1984 roku wybrał Walter Mondale, to wybrał reprezentantkę z Nowego Jorku, to ona była Gerardina Ferraro, no i ona, no dobra była, dobra była. Mondale wtedy, no to on walczył przeciwko republikańskiemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi, tak, także to było duże podejście. I dzisiaj Biden walczy przeciwko Trumpowi. Trump jest już 4 lata, powiedzmy, w Białym Domu. No to Mondale startował po tych pierwszych 4 latach kadencji. Mondale Ferraro, czyli ten facet i babka, no cały było to, że Ferraro jako kobieta była bardziej elokwentna, szybsza, mądrzejsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i Mondale w zasadzie, no to taka kula u nogi była dla niej, a ona miała być wiceprezydentem, a on miał być prezydentem. Także to nie było najlepsze z politycznego takiego z punktu widzenia obywateli, to nie było to najlepsze. No i przez pewien okres ona bardzo tam się no, angażowała, miała dużo do powiedzenia, ludzie tam słuchali, no ale jednak w Nowym Jorku jej mąż prowadził, John Zaccaro prowadził nieruchomości wielomilionowe, setki milionów firmę, no i chcieli, żeby pokazał swoje zeznania podatkowe, no i nie pokazał, no i wtedy liberalne środki po prostu go zaciukały. Ją zaciukały, no przez to. To samo się liberalne media zrobiły dla Sary Palin. Sara Palin, no to ona była gubernatorką na Alasce, czyli ta ziemia zupełnie tutaj na górze, jak popatrzycie, tu jest wybrzeże atlantyckie, tu jest Anglia, tu jest Kanada, Washington, Nowy Jork gdzieś, San Francisco, State Washington jest tutaj, to Alaska, no to na końcu, no w zasadzie niektóre wyspy z Alaski to mają, patrzą się na Rosję. No jest to, ona była jedną z pierwszych gubernatorów kobietą, także kiedy McCain, który za nim umarł teraz 2-3 lata temu, no to on z nazwy jest republikanin, ale w sumie z przekonań, no to socjalista, demokrata. No to on wybrał gubernatorkę Sarę Palin i Palin sama była zaskoczona. Zaskoczył McCain, zaskoczył wszystkich w 2000 roku, kiedy ją zaproponował. McCain walczył przeciwko Obamie, tak, także to było dosyć no, trudno to było osiągnąć i potrzebował jakiejkolwiek pomocy z każdej strony, ale tak jak Ferraro wtedy z Mondale była bardzo no, obrotna, bystra i tak dalej, i tak dalej. No to socjalistyczne, wszystkie te media socjalistyczne, lewackie, też się błyskawicznie załatwiły, no bo jednym z jej przestępstw, można powiedzieć, to było to, że polowała, no, że polowała na różne zwierzęta, zabijała łosie, oprawiała te łosie, no tak, także kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi, no i była gubernatorką, no i lewactwo z reguły wegańskie, no jak nie wegańskie, to czasami może tego łosia by zjadła, no ale zdecydowanie nie zabiła, czy nie oprawiła, tak, także to jest
no wykończyli Palin, dlatego że po prostu była za bardzo konserwatywna. Biden, żeby wybrał kobietę, no to wszystkie te lewackie gazety, wszystkie lewackie socjalistyczne gazety, też matławce można powiedzieć, brukowce, New York Times, czy Washington Post, czy Boston Globe, no to oni wszyscy się zaczęli podniecać tym, no ale to jest taki bastion tej twierdza, można powiedzieć, tego głupawego lewactwa. Oni podobnie tak samo jak czy NBC, czy CBS, czy ABC, no to oni wszyscy byli zadowoleni z tego, że Biden chce kobietę na wiceprezydenta. No bo jeżeli lewactwo nie mogło wybrać Hillary Clinton, no to co najmniej mogą startować, żeby wiceprezydentem była kobieta. No i to tak sobie te myślą, te środki masowego przekazu, szczególnie te lewactwo. Ale teraz jest pytanie, dlaczego taka zasłużona kobieta, która ma jakieś tam karierę, dlaczego miałaby być na drugim miejscu zamiast na pierwszym? Mogłaby być wybrana na prezydenta kobieta. No jest to taka malutka szansa, że w ogóle oni, że demokraci wygrają. Wygląda na to, że to po prostu teraz większość demokratów to nie pójdzie. No gorzej będzie, jeżeli republikanie będą przekonani, że Trump dostanie drugą kadencję, zostanie wybrany, no i nie zaczną przychodzić. Ale ktokolwiek by nie był wiceprezydentem, no to dla Bidena, to jest ważna sprawa, bo on jednak jest dosyć wiekowy, różne rzeczy mogą się stać. W sumie może też mogłaby ta funkcja czy stanowisko wykończyć. No to jest możliwe. To, że kobieta by startowała jako wiceprezydentka, no to jest dobra sprawa, no bo ona może po prostu atakować jak bulldog po prostu, no i koncentrować się na najróżniejszych tam rzeczach, no a Biden może po prostu wychodzić i takie ogólne tam rzeczy obiecywać. No wszystko on przejął od Berniego komunisty Sandersa i wszystko obiecuje za darmochę, tak? Także dużo ludzi pójdzie dla to, że będzie miało obiecaną kiełbasę. No Biden to gafy popełnia na lewo i prawo. On po prostu ma mrocze też bardzo często. Czasami nie zdaje sobie, gdzie jest, a raz to nawet zapomniał na jakie stanowisko, na jaką funkcję ma startować. Także to jest makabra. Ciekawe jest, że 30 lat temu, kiedy był w Senacie, no to przechodził przez operację mózgu, tak? Także miał 47 lat, no i przechodził operację mózgu, także na pewno to wpłynęło na jego życie. No i cokolwiek by się nie stało z tym starym Jasiem, no to prezydentowa Kamala Harris, to hinduska, można powiedzieć, urodzona na Jamajce, udająca murzynkę, czy Amy Klobuchar, no też ciekawa sytuacja, czy Elizabeth Warren, kobieta, która udawała Indiankę, czy Gisele Bündchen, czy ktokolwiek będzie wybrany, no to przyjęłaby, powiedzmy, pałeczkę prezydencką. No i wtedy by była kobieta prezydentem w Ameryce. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Polecaj, gdzie możesz.